Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął doktor habilitowany Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie. Witam Państwa. Na początek, Jacku, z serca płynące gratulacje. Kolejny tytuł naukowy na Twoim koncie. No, bardzo dziękuję. To miło, że pamiętałeś o tym, ale ja nie kolekcjonuję tytułów. To jest po prostu naturalny proces. Gdzieś tam starałem się od lat o tą habilitację, która powoduje, że można już samodzielnie uprawiać naukę w sposób taki, powiedzmy, usankcjonowany, a że Legionowo jest źródłem nieustających inspiracji twórczych, także to udało się połączyć i pracę zawodową i naukową. Pozwól, że z pewną dozą nieśmiałości zapytam, kiedy profesora? No, to jest w tej chwili abstrakcja. Ale już o niej myślisz, czy odpoczywasz po habilitacji? Pracuję, ale nie myślę o profesorze, o tak. Dobrze, w tym roku mija 10 lat od ukazania się pierwszego tomu Rocznika Legionowskiego, czasopisma popularno-naukowego w całości poświęconego dziejom Legionowa i powiatu legionowskiego. Kiedy pojawiła się ta idea cyklicznego opisywania najważniejszych lokalnych wydarzeń? Idea opisywania najważniejszych wydarzeń lokalnych pojawiła się już ponad 20 lat temu. Natomiast wtedy wydana pierwsza publikacja, Dzieje Legionowa, Andrzeja Stawarza. Natomiast geneza rocznika sięga maja 2002 roku. Wówczas zorganizowaliśmy sesję z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Legionowu. Jeden z prelegentów, wówczas dr Arkadiusz Kołodziejczyk, późniejszy profesor, zaproponował nam, abyśmy nie wydawali, tak jak planowaliśmy, zamierzaliśmy, materiałów pokonferencyjnych, tylko żebyśmy pomyśleli o stworzeniu czasopisma, periodyku naukowego, który by historią obejmował cały obszar powiatu. Wydaje mi się, że to był taki strzał w dziesiątkę, bo czegoś takiego jeszcze nie było. I w związku z tym Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i ówczesne zbiory historyczne miasta Legionowa podjęliśmy starania o wydanie rocznika. Nie było to proste, bo nałożyło się to na wewnętrzną rewolucję, czyli na zmiany prezydenta w mieście, na zmiany prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Także pierwszy tom mógł ukazać się dopiero, ukazał się w maju 2004 roku na 25-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Uświetnił ten jubileusz. Wspomniałeś świętej pamięci profesora Arkadiusza Kołodziejczyka. To bardzo ważna postać dla tego wydawnictwa. To był pierwszy redaktor naczelny Rocznika Legionowskiego, ale też bardzo ważna postać wśród historyków. Profesor Arkadiusz Kołodziejczyk był związany z Legionowem, był związany z Rocznikiem, był właściwie pomysłodawcą, ale był też takim naukowcem, regionalistą nietypowym, ponieważ on za katedry profesorskiej wyruszał w teren i był inicjatorem wielu różnych wydawnictw i czasopism historycznych. Jest przecież też założycielem Rocznika Wołomińskiego, z którym współpracujemy. Współpracował z różnymi stacjami naukowymi na Mazowszu, czy w Mławie, czy w Siedlcach, zresztą wykładał w Siedlcach, także był takim spiritus movens, ale chciałbym powiedzieć, że wkładał ogromną pracę. To znaczy szczytywał teksty 2-3 razy, odredagowywał te teksty. Myślę, że mogliśmy się sporo nauczyć, jeżeli chodzi o warsztat historyczny. Dziś redaktorem naczelnym jest profesor Aleksander Łuczak. Tak jest. Od piątego tomu komitetem redakcyjnym kieruje pan profesor Aleksander Łuczak i spod ręki profesora wyszły tom 5 i 6. Prezentacja tomu 6. Rocznika Legionowskiego odbyła się 12 stycznia w Muzeum Historycznym w Legionowie. Zgromadziła ponad 100 osób. To dla Was ważny sygnał. Tak. Można powiedzieć, że sala pawilonu muzealnego, sala konferencyjna pękała w szwach. Zgromadziła nie tylko, ku naszemu zadowoleniu, autorów, regionalistów, ale również osoby zajmujące się i badające historię regionalną z całego Mazowsza, bo byli goście i z Ciechanowa, i z Pułtuska, i z Nowego Dworu Mazowieckiego, i z Wołomina, także było tutaj sporo historyków i miłośników regionu szerzej rozumianego. Rocznik już tradycyjnie został podzielony na działy. W pierwszym możemy przeczytać o lokalnej historii, o lokalnych wydarzeniach. Tym razem jest to między innymi pobyt księcia Józefa Poniatowskiego w Jabłonnie czy niemiecka okupacja twierdzy Modlin. Rzeczywiście ten rocznik wydaje się niezwykle ciekawy, ponieważ wychodzi znacznie poza Legionowo i w pierwszym dziale
w sumie najpoważniejszym, gdzie są studia bardziej pogłębione, czy studia o charakterze naukowym, możemy przeczytać poza tymi dwoma wspomnianymi tekstami również tekst niezwykle ciekawy dotyczący pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej w Legionowie, dywizji, która już nie istnieje, a jej dowództwo i niektóre jednostki stacjonowały w naszym mieście przez 60 lat. Jest to taka próba bilansu osobistego prezesa TPL-u Erasma Domańskiego, myślę, że ciekawa, pokazuje jakby skalę, ponad lokalną skalę dywizji i też jej ważny wpływ na rozwój Legionowa. Również interesującym tekstem jest tekst pułkownika doktora Mirosława Pakuły z Zegrza, pokazujący, jak kształtował się ośrodek zegrzyński. Zegrzyński ośrodek wojskowy, który działa do dziś, w przeciwieństwie do Legionowa. Myślę, że warto również zapoznać się z dziejami twierdzy Modlin w czasie I wojny światowej, bo do tej pory w historiografii dosyć dobrze jest opisany moment wkroczenia wojsk niemieckich czy zdobycia twierdzy Modlin przez zgrupowanie generała Besselera. Natomiast co się działo w okresie trzyletniej okupacji od 1915 roku do 1918, o tym było mało wiadomo i wreszcie pojawia się tutaj sam proces odzyskania niepodległości w Modlinie. Także sądzę, że te materiały wnoszą dużo nowego. Jest tutaj rzeczywiście lekki przechył w stronę historii wojskowości. Myślę, że w przyszłości będziemy myśleli o tematach bardziej cywilnych, bo też jest takie zapotrzebowanie. Na szczęście są teksty również związane i ujmujące ubiegłoroczną rocznicę 150-lecia wybuchu powstania styczniowego. Jest taki tekst Krzysztofa Klimaszewskiego poświęcony działaniom zbrojnym, powstańczym na terenie ziem powiatu legionowskiego właśnie w 1863 roku. I to tyle. Dział pierwszy. Kolejne działy to materiały źródłowe, biografie, wspomnienia i relacje oraz witryna poetycka. Co z tego materiału poleciłbyś czytelnikom w szczególności? Powiem tak, to wszystko zależy od preferencji czytelników. Wszystkie artykuły są na dobrym poziomie, są interesujące i wnoszą wiele nowego. Więc tutaj raczej bym skłaniał się... Zalecał przeczytanie rocznika od deski do deski. No, oczywiście, że tak. Natomiast to już każdy jakby według własnego uznania wybiera teksty najbardziej interesujące. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że te działy trochę ewoluują. Jeżeli porównamy od 1 do 6 roku poszczególne działy, to proszę zwrócić uwagę, że kiedyś był dział legionowskie biografie, a teraz są tylko biografie, ponieważ pokazujemy również postacie związane z powiatem legionowskim. Czyli też mamy w tym roczniku biogram majora Leona Ulatowskiego z Jabłonny, słynnego oficera, dowódcę 36 Pułku Piechoty przed wojną, który stacjonował w Warszawie, który w czasie I wojny światowej był oficerem Legionów Polskich, walczył pod Kościuchnówką, był oznaczony Krzyżem Virtuti Militari za te działania, a jest pochowany w Jabłonnie, ponieważ był związany z Jabłonną, jego żona, rodzina żony wywodziła się z Jabłonny. Tak samo mamy tu również tutaj biogram Serocka, doktora, przygotowany przez doktora Sławomira Jakubczaka, więc pokazujemy jakby już szerzej, wychodzimy poza Legionowo. Jakie dzieje Legionowa czy powiatu legionowskiego czekają jeszcze w kolejce na swoje opracowanie? O czym jeszcze warto napisać? Ja może powiem tak. W potocznym przekonaniu historia Legionowa wydaje się bardzo krótka, no bo niespełna 140-letnia. W porównaniu z XIV-wiecznym czy XIII-wiecznym Serockiem to jest nic. Ale chciałbym powiedzieć, że historia Legionowa jest historią wielowątkową, bardzo złożoną i bogatą. I w związku z tym zajmujemy się w sposób taki metodyczny od 20 lat historią Legionowa. Pierw zajęliśmy się tym okresem XIX-wiecznym, początkiem XX wieku. Mamy już zbadane garnizon do 1939 roku, w pewnych aspektach oczywiście osadę cywilną, gminę Legionowo. Natomiast niezwykle myślę, że ważnym okresem, na który trzeba spojrzeć jeszcze raz, bardziej źródłowy, mniej wspomnieniowy, to jest II wojna światowa i okres bogaty, ważny dla miasta, okres powojenny, nazywany w skrócie okresem PRL czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do 1989 roku, bo tu wymaga zbadania zarówno struktura miasta, przecież nie znamy w kolejności wszystkich naczelników, nie znamy pierwszych sekretarzy w kolejności, nie znamy dobrze historii zakładów takich jak Avioteks, przecież potężnych, dużych zakładów, jak Cegielnia, o której już mało kto wie, a która funkcjonowała
na Bukowcu i zatrudniała 200 osób. Czyli zakłady przemysłowe są cały czas do opracowania. No i wreszcie wojsko również, to nie tylko dywizja, ale okręgowe warsztaty łączności i wiele, wiele innych jednostek. Potężny obszar, w ogóle nie poruszony, a warty zbadania to jest funkcjonowanie Szkoły Bezpieczeństwa w Legionowie, bo szkoła miała charakter oczywiście ogólnopolski, ale siłą rzeczy przekładała się jej działalność na funkcjonowanie miasta, były kontakty, była również działalność operacyjna, więc to jest wątek bardzo fascynujący, ciekawy, a zupełnie nieznany mieszkańcom Legionowa. Jednostki nadwiślańskie funkcjonujące przy szkole, to jest wątek zupełnie zapomniany. No i wreszcie chciałbym powiedzieć o zapomnianym wątku, albo właściwie wątku, który należy wyeksponować, to jest dzieje spółdzielni legionowskiej. Spółdzielnia obchodziła 50-lecie w zeszłym roku. Pół miasta to jest Legionowska Spółdzielnia Mieszkaniowa i myślę, że to jest dobry moment, dobra okazja, żeby wreszcie pochylić się nad losami spółdzielni, czy to poprzez cykl wspomnień mieszkańców, bo wiemy, że były bloki tu kolejowe, tu bloki FSO, tu bloki przydzielone poszczególnym zakładom z Warszawy i to jest sposób zasiedlania, odbierania kluczy, radości z tych pierwszych mieszkań, to myślę, że to jest taki wątek, do którego mieszkańcy chętnie sięgną i przypomną sobie nie tak odległą historię, ale historię. Które z tych wątków zatem zostaną opisane na kartach siódmego rocznika? O tym zdecyduje komitet redakcyjny, którego posiedzenie będzie niebawem, natomiast nie ukrywam, że chętnie bym poczytał o tej spółdzielni, to jest dla mnie taki wątek ważny, chętnie o wojsku, chętnie o zakładach przemysłowych, czyli bardziej o okresie powojennym, ale również myślę, że warto pokazać pewne przyczynki, biografie wcześniejsze, bo cały czas wychodzą zaskakujące rzeczy, niesamowite. No. Twórca rosyjskiej archeologii to był oficer 4. Batalionu Kolejowego, Miller, z Jabłonny od nas. To są rzeczy, które ma swoje ulice w Rosji, jest patronem kilku instytutów archeologicznych, a okazuje się, że był oficerem w batalionie kolejowym przed I wojną światową właśnie przy stacji kolejowej Jabłonna, czyli dziś Legionowo. Takich różnych międzynarodowych wątków jest sporo i to pokazuje, że ta historia Legionowa jest wielowątkowa i bogata. To jest trochę inny rozwój tej miejscowości niż powiedzmy typowej, małej, zamkniętej wsi na przykład. Tu jest inny, że rzeczywiście dynamika jest, starczy na 40 roczników. Rocznik, jak już mówiliśmy, porusza tematy nie tylko z historii Legionowa, ale również z powiatu legionowskiego, a czasami, jak powiedziałeś przed chwilą, również wątki międzynarodowe. Można już zatem mówić o lokalnym środowisku regionalistów i miłośników historii? Mniej więcej od tomu drugiego, tomu trzeciego w redakcji, w muzeum, jak i w Towarzystwie Przyjaciół Legionowa pojawiła się dyskusja na temat, jak wyjść na zewnątrz, poza Legionowo, jak zachęcić autorów czy twórców z terenu powiatu, żeby skupili się wokół rocznika. I myślę, że to zadanie, to zjawisko skupienia się innych historyków, regionalistów z terenu powiatu udało się. Nawiązaliśmy kontakt, stały już kontakt z takimi autorami jak Włodzimierz Bławdziewicz, badacz dziejów Nieporętu, autor dwóch książek, z panem doktorem Mirosławem Pakułą, też autorem kilku książek i badaczem Zegrza, Ośrodka Szkolenia Łączności w Zegrzu i Twierdzy Zegrze, z doktorem Sławomirem Jakobczakiem, który zajmuje się od lat dziejami Serocka i gminy Serock, wreszcie z Krzysztofem Klimaszewskim, który bada dzieje Wieliszewa. Więc wytworzyło się środowisko regionalistów. Obserwuję potrzebę, taką jakby chęć, potrzebę i chęć zbierania się, spotykania się, wymiany doświadczeń między tymi regionalistami, wymieniają się przecież dokumentami i zależałoby na tym, żeby te działania były wokół muzeum, żeby muzeum patronowało, żeby towarzystwo patronowało, żeby wreszcie redakcja rocznika tej wymianie patronowała. Dobrze, Jacku, ale powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, że te roczniki to taka sztuka dla sztuki? Czujecie zainteresowanie przeciętnego czytelnika waszą pracą? Prawdę powiedziawszy, spotkanie ostatnie jest odpowiedzią. Każda promocja rocznika to jest 100, 120, 130 osób. Życzę wszystkim innym, żeby takie promocje książek miały tyle gromadziły widzów. Więc myślę, że zainteresowanie jest duże.
Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze o takim wątku wcześniejszym. To gromadzenie się osób to jest taki większy proces. Proces integrowania środowiska regionalistów to jest również proces integrowania ziem powiatu legionowskiego, gmin powiatu legionowskiego. Bo działając w Radzie Powiatu przez dwie kadencje, widzę, że te gminy wcale nie są tak zintegrowane, że powiat legionowski wymaga cały czas takich prac nad scaleniem, nad zintegrowaniem, nad wzmocnieniem wewnętrznym. I myślę, że działania poprzez historię, poprzez pokazywanie wspólnych doświadczeń, takich jak powstanie chociażby nawet warszawskie, które obejmowało wszystkie gminy, to jest ważny, czy jeden z istotnych elementów budowania takiego wspólnotowości na poziomie powiatu również. Jeżeli dobrzy ludzie pozwolą, siódmy kolejny rocznik, styczeń 2015? Plan jest bardziej ambitny, żeby rocznik wyszedł do końca roku. Mamy w tej chwili gotowe trzy teksty, ale deklaracji jest wiele więcej. Więc po tym zebraniu, po komitecie redakcyjnym okaże się, czy to będzie realne. Myślę, że dążyć trzeba, bo przy poprzednich rocznikach też mieliśmy wyśrubowane terminy. Różnie bywało, ale może się uda. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Jacek Szczepański. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.